Pierwsze czytanie ma odbyć się w obecności dzieci pana Woleckiego, Joli, Krystyny oraz Janusza. Natomiast po upływie 30 dni odbędzie się drugie odczytanie testamentu w obecności Galiny, Polki z Kresów, która ślady po mnie skryje mgła. Co jaka Galina? Skąd? Dlaczego? Pani notariusz, to chyba jakieś nieporozumienie. Nie. Proszę pani, to na pewno nie jest testament naszego kochanego ojca. Niech się spełnią sny przed. Ale proszę państwa, bardzo proszę o spokój. No, takie rzeczy się zdarzają. No, proszę państwa, proszę usiąść. To testament mój. Rzucam słowa. Dzień dobry państwu. Pani notariusz. Jestem córką Galiny. Zaplątany drogi kres. Jestem. Teatr u Mazura. Obecnie przygotowuję dwie sztuki. Z zamiarem przedstawienia ich na inaugurację nowego sezonu teatralnego. Pierwsza sztuka pod tytułem Trzy czeki. Druga nosi tytuł Biuro matrymonialne. W reżyserii i scenografii pani Anny Martyńskiej. Zapraszamy na teatralną jesień w Centrum Kultury.